naszym zestawieniu. Cóż, no jestem ciekaw, jak obie drużyny zaprezentują się na tej mapie. No i jestem ciekaw, może jakaś drużyna piknie Sombrę na tej mapie. Sombrę dużo widzieliśmy przed nerfami, znaczy przed buffami widzieliśmy dosyć dużo Sombrę na tej mapie. Teraz Sombra jest oczywiście dobra, no właściwie wszędzie, nawet ostatnio czytałem artykuł, że mają pojawić się jakieś nerfy w jej przypadku. Tak więc no, jestem ciekaw, czy któraś z drużyn po prostu z tego skorzysta. No widzimy teraz, Soczek będzie grał na Bastionie, może być to naprawdę ciekawa próba, ale póki co, patrząc na te zestawienia, myślę, że raczej się, drużyna nie wybrała jeszcze konkretnych składów, to raczej taki bardziej sobie tutaj wybierają, co im się tam podoba, no ale póki co będziemy w takim razie sobie gdzieś tam obserwowali, jak te drużyny się krystalizują. No i cóż, jak w poprzednim meczu pytałem, co sądzisz o Anubisie, o jego newralgicznych punktach, tak ponowię to pytanie, jeżeli chodzi o Anubisa. Gdzie byś zwrócił uwagę na obronę, gdzie mogą być słabe punkty obrońców, no i co mogą wykorzystać atakujący, by przyjąć ten punkt? Cóż, no na pewno newralgicznym punktem ponownie na tej mapie są high groundy. Widzimy, już są oczywiście one zajęte teraz przez smoki, tak więc bardzo dobre ustawienie z ich strony. No i to jest na tyle newralgiczny punkt, że jeżeli go się po prostu odda atakującym, no to w skrócie klops. W skrócie klops, ponieważ dają one niesamowitą przewagę, bardzo dużo jest tutaj miejsca. Jedna apteczka po tamtej stronie, tutaj oczywiście przejście na high groundy po drugiej stronie, tak więc bardzo, bardzo ważny punkt na tej mapie. No ale cóż, zaczynamy rozgrywkę. Szacha gra na Widowmaker, widzimy, będzie już szukał tych głów przeciwników. Bartek również ponownie na Genjim, no widzieliśmy tego zawodnika na poprzedniej mapie, co wyprawiał. No i miejmy nadzieję, że ponownie pokaże nam tak dużego skilla. Widzimy tutaj zawodników oczywiście grupujących się teraz na high groundzie, tam bardzo głęboko ustawieni zawodnicy smoków, także będą się bronili. Darken będzie szukał dla siebie fragów. Kendall teraz pięknie tutaj dojeżdża Firzena, no i w osłabieniu w takim wypadku Darken również szyka gra, wyeliminowanym teraz z jego rąk, także pojedynek Widowmaker póki co 1-0 dla Darkena. No, Lateralus jeszcze tutaj zabijany, zabija Bartka w tym momencie. Szycha gra, myśli się na Darkenie, no i Fatum dojeżdża Kendala, także tutaj wymiana ognia naprawdę wyrównana w tym momencie, ale chyba jednak z przewagą na razie dla czerwonych. Będą się wycofywać tutaj zawodnicy smoków, będą szukać do siebie miejsca, ale teraz Mikus w gotowości, by dojechać Firzena, także osłabieni cały czas tutaj. Mikus, kolejny frag dla niego, Kerry teraz wyeliminowany z jego ręki, leci ult Divy, czy złapie coś, czy złapie kogoś, tak, Kendall dopada Hubcio. Ama nie miała tutaj raczej okazji na to, by uciec, brak daszy, brak jakichkolwiek umiejętności przyspieszających, nie pozwala raczej tutaj Anie się wycofywać w trakcie takiego ulta z zaskoczenia. No i teraz widzimy, czerwoni grupują się już przed choke pointami, no starają się dobić tych super zdolności jak najwięcej. Widzimy już trzy po ich stronie, Fission za chwilę swoją również zdobędzie. No a jeżeli spojrzymy teraz na graczy niebieskich, no to ci cały czas tych high groundów się trzymają, ale teraz widzimy Mikus tutaj praktycznie samotnie. Bartek już tam na plecach, ale jeszcze w międzyczasie Szycha gra wyeliminowany przez Darkena, tak więc czerwoni bez jednego zawodnika w lekkich tarapatach. Jest już tam, grupują się zawodnicy obu drużyn, czekają na jakiś teamfight. Jest super zdolność, Iso teraz, nie, Iso teraz sprytnie używa swojej super zdolności, ale to Darken obrywa, no i to on oczywiście jest wyeliminowany, tak więc sytuacja 6-5. Jest również teraz super zdolność od Bartka, ciacha tych swoich wrogów, Soczek wyciachany, Iso również, tutaj jeszcze do kolekcji dołącza Later Alus, dołącza tutaj do kolekcji Later Alus, no i jeszcze Kendall, no i widzimy, że ten punkt już przejęty praktycznie bezpowrotnie, bardzo, bardzo ładne zagranie ze strony Bartka, wyśmienity ult. Coś pięknego. No, zdecydowanie mieliśmy tutaj okazję obserwować wyśmienitą grę ze strony Bartka, ale nie tylko. Cała drużyna świetnie wykorzystała oczywiście te trzy ulty do ataku, przepraszam, dwa ulty do ataku, bo mieliśmy tam ulta Anny i mieliśmy ulta Genjiego, także świetnie zwiększył tutaj obrażenia Winstona Hubcio. No i teraz widzimy, że będą się tutaj przepychali i mają jeszcze gotowe umiejętności. Fatum tutaj za chwilę będzie miał swoją Firzen, ma swoją, ale jednak nie udaje mu się jej odpalić. A nie, jednak tak! I walczy cały czas w tym momencie, nie poddając się tutaj, starając się przyjąć jak najwięcej obrażeń na siebie, ale Darken na żniwiarzu w tym momencie może być dla niego dużym zagrożeniem. Szycha gra teraz eliminuje, ale Mikus odpowiada na to swoją super zdolnością, no i niebiesko na Killfeedzie, niebiesko i groźna sytuacja w tym momencie dla Grozostai, bo
No cóż, może być ciężko to przejąć. Tak więc, póki co smoki w obronie świetnie sobie radzą na drugim punkcie. Na pierwszym też nie ustępowali pola zbyt łatwo, no ale cóż, z pierwszym punktem jest taki problem, że zdecydowanie obrońcy mają dalej. A teraz na drugim punkcie na Anubisie możemy obserwować naprawdę długie starcie. Dokładnie tak jak mówisz, no cóż, jest ta mapa ponownie typu 2 CP, tak więc te długie starcia są na tych mapach no dosyć częste. Widzieliśmy je właściwie w każdej rozgrywce, które tutaj mieliśmy okazję obserwować. Bartek teraz bardzo low HP będzie musiał wycofać, ale cały czas stara się obijać swoich przeciwników. Jest super zdolność od Later Alusa, no rozpycha swoich wrogów. Darken jeszcze dokładnie tutaj fraga, także Fission wyeliminowany, ale jest Bartek na posterunku, stara się tą diwę cały czas obijać. No ona już low HP, ale jest jeszcze Darken, odpala swojego ulta na żniwiarzu, no i Szycha gra, będzie musiał oddać się w objęcia Morfeusza, no i wygląda na to, że to cały czas niebiescy mają przewagę w tym teamfajcie. Widzimy teraz, że Bartek jeszcze dosyć agresywnie tam wjechał, ale to było za dużo, no za dużo obrażeń, nie był w stanie tyle na siebie przyjąć. I mamy regroup. No póki co smoki na tym drugim punkcie z łatwością radzą sobie z obroną. Mają tutaj szansę się bronić zarówno na środku, jak i z lewej strony. Tak naprawdę high groundy są na ich stronę tutaj bardzo korzystne. No i nie wykorzystują zdecydowanie jeszcze wszystkiego. Zawodnicy grając telefonu, teraz gotowe ulty. Pojawiają się oczywiście dwie zdolności teraz. Jest trzecha gra, jest carry, będzie próba tutaj zabójstw. Jest wzmocnienie od chłopcia, ale póki co nie udaje się nikogo złapać. No i tracą te ulty nieubłaganie tutaj, bo oczywiście czas ich spania. Nie, ale Bartek, co nam teraz może pokazać tutaj? Czy nam się coś zabić? No, obity teraz bardzo mocno w trudnej sytuacji, a Zenyatta tutaj ISO cały czas gotowy, by bronić. Mikus i Later Alus są gotowi, by ratować ten punkt i robią to skutecznie, także wycofują się w tym momencie, grono staje. Kendall jeszcze tutaj stara się jak najwięcej dojechać, jak najwięcej złapać dla siebie tego ładunku ulta, no i oczywiście też wypchnąć tych przeciwników, żeby nie pozwolić im na wejście, żeby nie pozwolić im na harassment. No ale w tym momencie wycofują się tutaj powoli, ale mimo wszystko jednak Lateralus wjeżdża tam jeszcze na moment, by zadać trochę obrażeń. No i wycofują się, bo teraz grono staje, lewą stroną będą próbowali wejść, bo wszyscy już są zgrupowani. No i teraz dostają dosyć bolesnego Helixa od Mikuza, ale cały czas brną do przodu. Widzimy, tam jest oczywiście tarcza od Fissiona, która cały czas ich chroni. No teraz są bardzo tam skondensowani, dosłownie w jednym miejscu. Fission jeszcze tutaj eliminuje Later Alusa, tak więc jest przewaga w tym momencie czerwonych. Zobaczmy, co Miku na to. Jest Bartek ze swoją super zdolnością, ISO wyeliminowany, jest w tym momencie ciachany, jest drugi frag teraz od Bartka. Jeszcze Szycha gra, również dokłada coś od siebie. No i to czerwoni ten teamfight wygrają. Wygląda na to, że punkt również będzie przez nich przejęty. Jest tutaj jeszcze oczywiście Winston, aby to wszystko kontestować, ale to za mało, ale to za mało. Tutaj ISO jeszcze nadciąga. Jest również na posterunku Soczek ze swoją Mercy. No ale cóż, no będą padali teraz jedni pod... jedni po drugich. Jest Mikus ze swoją super zdolnością, zabija chłopcia. Jest jeszcze tutaj Darken. I zobacz na to, co się w tym momencie dzieje. Czy ten punkt będzie wybroniony? Ale Fission tutaj jeszcze zabija swoich przeciwników. Jest ISO. No i wygląda na to, że ten punkt niebiescy wybronią. Zobacz, ile teraz czasu kupują im ci zawodnicy. No dwóch supportów, a ile jest w stanie po prostu kupić czasu. Fission również pada teraz od kulek ISO. Coś pięknego, coś pięknego. Bardzo ładne zagranie teraz ze strony tych dwóch supportów. No, mieliśmy tutaj naprawdę okazję obserwować piękne zagranie, ale teraz Kendall łapie jeszcze Bartka i Fatuma, także będą mieli tutaj problem zawodnicy grając tajów, no bo pozbawieni w tym momencie mecha i pozbawieni w tym momencie swojego Genji'ego, a na liczniku zostało niewiele czasu. Poświęcili oni praktycznie większość swoich ultów, żeby mieć okazję zwyciężyć na tamtym punkcie, ale no cóż, widzimy, że tutaj ta ich ekonomia, to ich ładowanie ultów jest naprawdę szybkie, tak więc będziemy obserwowali oczywiście tutaj więcej zagrań, więcej tych ultów się naładuje. Bartek już prawie ma gotowego, Szycha gra, również Kerry jest gotowy. No i Chłopcio teraz będzie tutaj wjeżdżał na Lucio, żeby przyspieszyć jeszcze tam swoich sojuszników. No i zostało już naprawdę niewiele czasu, tylko około 10 sekund do wjazdu. Także no cóż, będzie atak, będzie tutaj Bartek próbował wyłapać jak najwięcej dla siebie, ale nie może wjechać sam. Jest gotowy ult, jest wjazd od pleców, jest też ISO na posterunku, także bez tutaj pomocy z dnia byłoby naprawdę źle. Ale i tak Bartek łapie soczka, no i bez Mercy może być ciężko, bo ISO eliminowany i tak nie da rady tutaj leczyć tyle, by utrzymać ten punkt. Jest tutaj ult
Mikus teraz pięknie łapie, Kendall również i Szycha gra, świetnie tutaj ostrzeliwuje swoich przeciwników, ale Mikus teraz świetnie spozycjonowany na high groundzie, wykorzystuje jak najwięcej, no i jeszcze tutaj cały czas niebiescy starają się bronić i chyba im się to uda, także 2/3 punktu na konto w tym momencie Gronostai wpada, no i tam 80% dla nich, jeżeli chodzi o to przejęcie. No, a zobaczymy, jak poradzą sobie w tym momencie na obronie Gronostai. No, piękny stomp. Piękny stomp teraz ze strony smoków w tym ostatnim teamfightcie. Bardzo mi się podobało zagranie dwóch supportów. Widzieliśmy, jak Iso oraz Soczek właściwie we dwójkę wybronili cały punkt. Tańczyli tam wśród tych przeciwników. Soczek cały czas leczył tego biednego Zeniatę. Ten również odpalił swoją super zdolność. No i dzięki temu bez większych problemów byli oni w stanie ten punkt wybronić. No, takie akcje lubię, bo są to akcje, których nie widuje się często, a są naprawdę, naprawdę wyśmienite i przepyszne moim zdaniem. Okej, zwróćmy uwagę teraz na kompozycję obu drużyn. Widzimy tutaj po stronie mojej lewej Winston, Diva, Zeniata, Mercy, Farah oraz Trupia Wdowa. Co się dzieje po stronie prawej? No po prawej w tym momencie mamy Divę, mamy Macriego, mamy oczywiście też Mercy, która jest raczej stałym teraz tutaj pikiem, mimo wszystko. No i mamy jeszcze Moirę, mamy Orisę i mamy Bartka na Junkracie, także może być tutaj ciekawy spam z jego strony. Te bombki mogą naprawdę dużo tutaj napsuć krwi atakującym, no ale zobaczymy, jak to się wszystko rozegra za moment, no bo jeszcze chwila została. A póki co liczę na to, że Gronostaje zaprezentują nam naprawdę solidną obronę, żeby odkuć się za tą poprzednią rundę, żeby odkuć się tam na smokach troszeczkę, ale mimo wszystko cały czas jednak w tej przewadze są tutaj na tej mapie. Pokazują, że mimo wszystko są groźni i mimo tego, że nie udało się tam przejąć tego punktu do końca, to naprawdę sytuacja była groźna dla smoków. No, widzieliśmy, że byli naprawdę blisko przejęcia tego punktu, więc tak jak mówisz, na pewno nie należy ich lekceważyć w tym momencie na tej mapie. Tak więc zobaczymy, co nam pokażą. Być może ten punkt wybronią, ale zwróćmy uwagę na to, że jest już Darkn w tym momencie złapany w pułapkę. Na całe szczęście przeżywa to, powiedzmy, lekkie starcie. Teraz obijany już go przeciwnicy znaleźli na tym high groundzie. Będzie musiał dostać trochę leczenia od swoich sojuszników. Teraz Soki, no Soki cały czas tutaj się jakoś kotłują, cały czas lekkie przepychanki, cały czas starają się znaleźć swoich przeciwników, ale widzimy, ci w większości przypadków są za tarczą Orisy. Dosyć bezpiecznie, ale jest! Mikus wjeżdża, Kendall wjeżdża, Later, Alus również wjeżdża, trzy osoby wyeliminowane. No i wygląda na to, że teraz to smoki pokazują klasę w tym teamfightcie, ponieważ teamfight bez problemu wygrany. Tu jeszcze Fission starał się zabić troszkę przeciwników, ale niestety mu się to nie udało, stracił swojego mecha, a następnie stracił życie. No tutaj twarde przejmowanie ze strony smoków, także będzie ten punkt bardzo szybko dla nich, no i obserwujemy w tym momencie aż 7 minut na liczniku do przejęcia drugiego punktu, także albo będzie to długie starcie, albo pójdą snowballem w tym momencie smoki i pokażą klasę jak w pierwszej walce, tak i drugiej, ale teraz już Bartek puszcza tu swoją mord oponę, także może być groźnie. Jest Darken, jeden za jeden wymieniają się ci zawodnicy fragami, także no nie było to zbyt efektowne w wykonaniu Bartka, ale na pewno skutecznie spowolniło atak. Zgadzam się, no ten atak został spowolniony, tak więc no cóż, będą musieli się tutaj gracze Politechniki Krakowskiej przegrupować. Widzimy Later, Alus teraz już w dosyć niezłych tarapatach. Widzimy tutaj Bartek go bardzo mocno bija, dostał parę bombek, będzie musiał się wycofać, będzie musiał dołączyć do swojej drużyny, ale jest już, jest podjazd środkiem, jest również w tym momencie skok, Krzycha gra, eliminuje Mikuza, ten oczywiście jest teraz wskrzeszany przez Soczka, tutaj również jest Krzycha gra na posterunku, ale Later, Alus oczywiście tym Winstonem stara się uciec, jest tutaj jeszcze super zdolność od Fary, dobija Krego, tutaj jeszcze Iso dokłada swojego fraga, no i wygląda na to, że to smoki ponownie mają w tym momencie przewagę, został właściwie sam Bartek, teraz jest tutaj ult od Divy, teraz pięknie uciekły przed tą super zdolnością, Szycha gra tutaj, odkłada swojego ulta, ale oczywiście cały damage zsołkowany i zmatrixowany przez Divę, więc bez większych problemów. Ale cóż, 1/3 punktu przejęta, mamy kontest, no i wygląda na to, że niebiescy będą musieli się wycofać. Widzimy, że teraz Gronostaje ten punkt odzyskują.
No póki co widzimy tutaj oczywiście świetną obronę gronostajów na tym drugim punkcie. Mimo tego, że stracili jednak tą 1/3, to nadal sytuacja po ich stronie jest w miarę stabilna. Ulty się powoli ładują, Hubcio już ma swojego gotowego carry, również Bartek także. Tak więc bym spodziewał się tutaj jakichś ciekawych zagrań ze strony tego zawodnika znowu. No i oczywiście healerzy pokażą nam na pewno tutaj świetną obronę, świetne wsparcie. Bartek łapuje teraz later Alusa, no i przepychają się tutaj Mikus razem ze swoją Mercy, razem z Soczkiem będzie tutaj atakował w tym momencie, także jest tutaj też Kendall. No i będą się tam przepychali z tej prawej strony, patrząc od respa atakujących i szukali jak najwięcej fragów. Póki co na razie brak strat, także bronią się tutaj gronostaje, bronią się i właściwie nie tracą niczego póki co, a cały czas atakujący oczywiście tracą cenne sekundy, tak więc świetna to obrona w ich wykonaniu. Tarcza Reinhardta troszeczkę pada w tym momencie, co może być otwarciem do ataku i tak właśnie jest. Podążają tutaj zawodnicy ze smoków i Mikus włapuje Hubcia, także są już pierwsze fragi i jest tutaj jakieś okno na wygranie tego teamfightu. Szycha gra teraz włapuje tutaj Kendala, no ale jest wsparcie od Zeniaty. Mikus tutaj jeszcze stara się złapać dla siebie jak najwięcej fragów i Kerry teraz spychany tutaj ucieka do swoich sojuszników, stara się leczyć, stara się znaleźć dla siebie bezpieczne miejsce, żeby ten punkt obronić. No jest to 2 CP, więc trzeba wykorzystać ten potencjał kontestowania jak najdłużej, także Firzen tutaj stoi, Bartek skacze jak najwięcej i stara się wypchnąć tych przeciwników i skutecznie robią to w tym momencie, gdy nastaje także kolejny atak nieudany, kolejne minuty straty dla smoków. No i kolejne ulty również straty, bo Mikus już tu swojego się pozbył. Widzieliśmy także próby ustrzelenia tutaj przez Szychagra, tak więc obie drużyny jednak tutaj troszeczkę zapłaciły za walkę w tym momencie. No ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. No ale zwróć uwagę na to, jak wyrównany jest ten mecz na tej mapie. No obie drużyny próbują atakować, obie drużyny w tych teamfightach również radzą sobie, moim zdaniem, porówno. Teraz Bartek wyeliminowany, teraz również jeszcze Darken dokłada tutaj jedynego fraga, tak więc Fission pada pod jego naporem. No i wygląda na to, że to niebiescy mają w tym momencie przewagę. Jest Fatum ze swoją super zdolnością, eliminuje later Alusa, jest jeszcze tutaj super zdolność od Mikuza. No i robi się naprawdę niebiesko i jest wygrana. Smoki zgarniają tę rundę, tak więc mamy 1-1 w meczu gronostaje kontra smoki. Obserwujemy jeszcze tylko play of the game Firzena, który tutaj świetnie oczywiście bronił swojej drużyny. Czyżby to był kolejny tank do kolekcji naszego dzisiejszego wieczoru, który świetnie zaprezentował swoje umiejętności? Tak, jest naprawdę ładnie wykonany tutaj Earth Shatter. Są fragi na jego koncie, także widać, że było to kluczowe zagranie, jeżeli chodzi o walkę na tym punkcie. No bo cóż, naprawdę mogło to zadecydować o zwycięstwie dla nich i myślę, że wykonał swoją robotę. Oczywiście przenosimy się teraz do, że tak powiem, studia,